To, jak Marcin opowiada o kwiatach, jest prawdziwą sztuką, ale teraz porozmawiamy o sztuce, tylko zupełnie innej. Z nami jest już Aneta Gajos, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Fineness. Witam serdecznie. Witam. Porozmawiamy teraz o sztuce takiej kobiecej, bo z tego się ten festiwal wywodzi. Tak, pierwsza edycja festiwalu Fineness, która odbyła się w zeszłym roku, była dedykowana kobietom. Celebrowaliśmy Święto Kobiet, jak i również tematyka poruszanych prac prezentowanych na festiwalu była stricte kobieca. No niestety mężczyźni nam pozazdrościli. I wpuściliście mężczyzn w tym roku. Tak, oczywiście, no tak. Jesteśmy przecież łaskawe. Właśnie, chciałam zapytać o nowości w tym roku, bo to jest jedna nowość, że mężczyźni zostali dopuszczeni do tego festiwalu, ale to nie tylko ta nowość. Tak, ta edycja ma wiele nowości. Na samym festiwalu od 19 do 24 kwietnia na terenie zabytkowej kopalni Ignacy mamy również showroomy takich firm jak Karandasz na przykład albo Moleskine. To są nasi również partnerzy i tam nas oferujemy taki pakiet kulturalno-plenerowy. W poniedziałek wybierzemy się zwiedzać i malować zabytkowe osiedle Nikiszowiec, gdzie odbędą się warsztaty urban sketchingu. Tam oprócz właśnie zwiedzania, chwalenia się tym naszym dobrodziejstwem Śląskim. Wyjątkowe osoby, sławnych malarzy, artystów. Na kogo możemy się napotkać? Tak, w tym roku z artystów, którzy będą osobiście na wydarzeniu. Z jakiej okazji? Tak, artysta, który działa w szkle, konkretnie w arii dla właśnie gości specjalnych i takie 15 takich statuetek właśnie otrzymają goście specjalni. Również mamy statuetki, które otrzymają artyści, którzy wygrali konkurs malarski, który był ogłoszony w zeszłym roku. Drodzy widzowie, zapraszam was na dobrą muzykę.